dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy, jak Oświęcim wspiera uchodźców wojennych z Ukrainy i ich zaatakowany przez Rosję kraj. Przypomnimy o upamiętnieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zaprosimy na ciekawe wydarzenia do MDSM, a także powiemy o dalszej walce z koronawirusem. Od ponad tygodnia Ukraina mężnie odpiera atak rosyjskiego agresora. Codziennie oglądamy obrazy z ukraińskich miast, w których giną ludzie. Wszyscy jesteśmy myślami i sercem za Ukrainą. Myślę, że każdy z nas bacznie ogląda tę sytuację z wielkim niepokojem, to co się dzieje właśnie na Ukrainie. Ta agresja rosyjska, myślę, napawa nas niepokojem, ale jednocześnie myślę, to jest też obraz, jak ważne jest, żeby w tej przestrzeni międzynarodowej Polska nie była samotna. I myślę, że ta nasza siła, która dzisiaj jest w Polsce, i to nasze bezpieczeństwo i krajowe, ale myślę, że też indywidualne, polega na tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO i to jest w dużej mierze gwarancja naszego bezpieczeństwa i wierzę w to, że tak będzie. Ale oczywiście dzisiaj najważniejsza jest sprawa Ukrainy, żeby Ukraińcy obronili swoją niepodległość. Oświęcimianie z niezwykłą siłą ruszyli, by pomóc ogarniętej wojną Ukrainie. Wszyscy zjednoczyli się wobec dramatu naszych wschodnich sąsiadów. Pomagają jak mogą, zbierają potrzebne rzeczy dla ludności cywilnej i żołnierzy, organizują transport na granicę, oferują własne mieszkania czy domy. Podobnie jak organizacje, stowarzyszenia, fundacje, które jak na przykład Stowarzyszenie Pozytywni, przygotowało m.in. pakiety z ubraniami czy innymi potrzebnymi rzeczami dla Ukraińców. Niejednokrotnie przyjechali oni dosłownie w tym, czym stali. Uciekinierzy z Ukrainy ogarniętej wojną, którzy już w naszym mieście dziękują za ten wielki dar serca. Chciałem ogromnie podziękować wszystkim mieszkańcom Oświęcimia, mieszkańcom ziemi oświęcimskiej, którzy bezinteresownie właśnie ślą swoją pomoc w różnej postaci, czy to przekazów pieniężnych dla różnego rodzaju instytucji, organizacji, które zajmują się pomocą dla Ukrainy, czy to poprzez dary, które są realizowane w różnych miejscach i Oświęcimia, czy ziemi oświęcimskiej, czy to właśnie też pomoc w takiej postaci zakwaterowania, czyli przygotowania różnej propozycji noclegów dla rodzin, dla uchodźców z Ukrainy. I naprawdę tu jest widać, jak ogromny dar serca jest wśród tych mieszkańców. Miasto uruchomiło bazę miejsc noclegowych. Swoje działania kieruje na pomoc tym, którzy już są w naszym mieście. Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Oświęcimiu, mogą liczyć na bezpłatną komunikację miejską, żywność czy środki czystości. Pracownicy urzędu pomogą im przejść przez procedury związane z pobytem w Polsce. Jako Urząd Miasta staramy się też to pomagać, koordynować. Podejmujemy wiele różnych działań. Te działania mają mi charakter zarówno i rzeczowy, ale właśnie też kwestie związane z tą pomocą w zakresie możliwości zakwaterowania tych osób i oczywiście inne aspekty, które są związane z pomocą dla Ukrainy, dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną. Do końca marca wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego tego roku, uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MZK Oświęcim. Podczas kontroli biletów należy okazać ukraiński paszport lub inny dokument potwierdzający narodowość ukraińską lub dokument potwierdzający status uchodźcy wojennego. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim udziela informacji obywatelom Ukrainy odnośnie legalizacji pobytu w naszym kraju. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 pod numerem telefonu 515 081 765. Legalizacją pobytu na terenie województwa małopolskiego zajmuje się Wydział Spraw Cudzoziemskich, ulica przy Rondzie 6, 31 547 Kraków. Dla osób, które chcą samodzielnie, bez konieczności pomocy ze strony Urzędu Miasta Oświęcim uzyskać informacje na temat zalegalizowania swojego pobytu, podajemy pomocne linki. Link do umówienia się na wizytę infoopt.pl/umow-się-na-wizytę-2. Link do rejestracji pobytu infoopt.pl/legalizacja-pobytu-obywatele-państw-trzecich.
Miejskie przychodnie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego udzielają świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy w godzinach od 8 do 18. Miasto uruchomiło punkt pomocy dla obywateli Ukrainy prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który znajduje się przy ulicy Partyzantów 1, wejście od ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 13. W punkcie wydawana jest żywność, odzież i inne produkty przeznaczone dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Oświęcimiu. O wydawanie artykułów mogą zwrócić się zarówno osoby goszczące uchodźców, jak i również sami uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w mieście. Na miejscu, jak również pod numerem telefonu +48 508 350 793 można zgłosić potrzeby dotyczące niezbędnego asortymentu oraz ustalić z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu inny termin jego wydania. W Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka przez cały miesiąc codziennie od godziny 12 do 14.30 odbywać się będą warsztaty plastyczne i inne zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Oświęcimianie nie zapomną też o swoim partnerze na Ukrainie. Ruszyła więc specjalna zbiórka pieniędzy, którą organizuje Klub Sambożan, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich przy wsparciu miasta. Na Facebooku, na naszym koncie Klubu Sambożan są podane numery konta w banku Pekao S.A. i również jest podane konto dla zagranicy. Także można tam skorzystać z tego. Czekamy na wpłaty. Na dzień wczorajszy było około 12 tysięcy już zebrane. Dokąd tylko będą wpływać pieniądze, będziemy je przekazywać. Jak wyniknie sytuacja na Ukrainie. Do Oświęcimskiego Centrum Kultury można przynosić rzeczy, które zostaną przekazane mieszkańcom Sambora. Zbieramy też i paczkujemy osobno akcesoria, asortyment dla Ukraińców, którzy walczą na froncie. To są głównie materiały opatrunkowe, to jest żywność do szybkiego użycia bez potrzeb przygotowania, zalewania wrzątkiem, czy różnego rodzaju batony energetyczne, jakieś gotowe pakiety żywieniowe, woda, również odzież, ciepłe kurtki, spodnie, buty typu wojskowego, bądź też trekkingowe w dużych rozmiarach, latarki, baterie, powerbanki, karimaty, koce. To jest wszystko, co cały czas zbieramy, co jest potrzebne. Pierwsza partia pomocy wyruszyła już na granicę, skąd odbiorą ją samborzanie. Szanowni Państwo, jest piątkowy poranek. Mamy przygotowany właśnie transport pomocy do Sambora. Wyjeżdżamy teraz tak, żeby spotkać się na granicy z naszymi przyjaciółmi. Oczywiście bardzo się cieszymy, że mieszkańcy miasta Oświęcim i oświęcimskie firmy szeroko wsparły tę akcję. Mamy przygotowaną dużą ilość środków medycznych. Oczywiście są też duża ilość powerbanków, środków łączności, ubiorów, butów, karimat, śpiworów, tak by pomóc naszych przyjaciół właśnie tam w mieście Sambor, którzy oczywiście są w trudnej sytuacji. Także serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyłączyli się już do tej akcji. Akcja jest kontynuowana i będą organizowane kolejne transporty, więc trzymajcie kciuki za Ukrainę, trzymajcie kciuki za Sambor i serdecznie pozdrawiamy. Zareagowało też inne miasto partnerskie Oświęcimia z Francji, Balaumir. Szykuje transport z pomocą dla Sambora. Zbiórki potrzebnych na Ukrainie rzeczy prowadzi też Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Dary można przynosić do Osiedlowego Domu Kultury na Zasolu czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. HDK imienia Dzieci Oświęcimia organizuje też akcję oddawania krwi dla Ukrainy. Pomagać chcą też uciekinierzy z Ukrainy, którzy od kilku dni mieszkają w naszym mieście, tak jak Orislava i Swietłana. Radne z obwodu wołyńskiego, które spotkały się z prezydentem Oświęcimia, aby porozmawiać o takiej możliwości. Kobiety wraz z dziećmi mieszkają w pensjonacie, a swoich mężczyzn zostawiły w walczącej Ukrainie. Drżą o ich los, ale wiedzą, że nie można poddać się apatii. Trzeba działać. W czwartek nad ranem do Oświęcimia dotarła kolejna, tym razem ponad 50-osobowa grupa Ukraińców, którzy zostali odebrani z Chełma. W tym momencie udało nam się rozlokować ich w miejscach hotelowych, ale też u prywatnych osób. Za miejsca hotelowe serdecznie dziękujemy Salezjanom, hotelowi Hampton by Hilton oraz hotelowi Olimpijski. Dzięki temu w bardzo szybki i sprawny sposób udało nam się tych ludzi rozlokować. Szczególne podziękowania również dla mieszkańców miasta Oświęcim i okolic, którzy przyjęli do swoich domów, do swoich mieszkań te osoby i wspomagają je cały czas w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźli. Na terenie miasta przebywa ponad 150 osób przybyłych z Ukrainy, ponieważ ta liczba stale rośnie.
przygotowujemy specjalne spotkanie dla tych osób, które chcemy zorganizować w najbliższym czasie i zaprosić te osoby tak, żebyśmy mogli bardziej dokładnie zdiagnozować sytuację i potrzeby tych ludzi. Spotkanie informacyjne dla obywateli ukraińskich przebywających w Oświęcimiu planowane jest 8 marca o godzinie 16 w Auli Świętego Wawrzyńca w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ogromne podziękowania jeszcze raz dla wszystkich za ten dar serca, za tą pomoc i myślę, że słyszymy to, że Ukraińcy są naprawdę wdzięczni za tą pomoc i też pamiętajmy, że to nie będzie trwało dzień, dwa, trzy czy tydzień. Ta pomoc będzie musiała być zabezpieczona w wielu, wielu pewno tygodniach, bo wszystko wskazuje na to, że ten konflikt szybko się nie zakończy. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obejmowały składanie kwiatów i oddanie hołdu bohaterom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Podczas uroczystości prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut w towarzystwie zastępcy Krzysztofa Kani oraz dzieci z przedszkola nr 8 imienia Jana Pawła II, sióstr Serafitek, oddał hołd żołnierzom wyklętym, składając kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki. Kolejnym punktem upamiętnienia było złożenie kwiatów pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego, który znajduje się przy Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Wśród składających kwiaty była też reprezentacja Małopolskiej Uczelni Państwowej z rektor dr Sonią Grychtą. Następnie władze miasta przeszły do parku na Zasolu i tam przy obelisku poświęconym rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu przywołano pamięć o niezłomnych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomina żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 1 marca jest datą symboliczną. Nawiązuje do wydarzeń z 1951 roku. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na 7 członkach niepodległościowego i antykomunistycznego 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zaprasza na 2 interesujące wydarzenia. Zapraszam mieszkańców Oświęcimia oraz miłośników pięknego poetyckiego słowa na niezwykłe wydarzenie. 82. i 83. odsłona krakowskiego salonu poezji w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży o godzinie 16:00. Występ studentów Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa z wstrząsającymi tekstami. Spektakl ten ma tytuł Powrót z piekła, a opiekę pedagogiczną nad tym zdarzeniem pełni pani Anna Dymna. Po krótkiej przerwie o godzinie 18:00 w tym samym dniu 83. odsłona salonu i niezwykła poezja pani Julii Hartwig w wykonaniu pani Anny Dymnej oraz Natalii Kai Chmielewskiej, obie aktorki Narodowego Starego Teatru w Krakowie i gość specjalny Bronisław Maj. Jeśli dodać do tego, że opiekę muzyczną i oprawę muzyczną zapewni pan Mateusz Pliniewicz, to myślę, że emocje są gwarantowane. 11 marca o godzinie 17:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Oświęcimia, ale artystów w szczególności na znaczącą wystawę. Nazwaliśmy ją Powrót do domu. Skierowane zostało zaproszenie do 28 twórców, którzy prezentowali swoją sztukę w ostatnich 27 latach. I co jest dla mnie szczególnie ważne, wszyscy artyści przyjęli to zaproszenie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. W świetle dramatu na Ukrainie pandemia zeszła na drugi plan. Nie oznacza to jednak, że się skończyła. W ostatnich dniach maleje liczba zachorowań na omikrona. Utrzymuje się jednak spora śmiertelność. Dlatego trzeba zachować czujność i ostrożność w naszych codziennych działaniach. Należy do nich dbałość o częste mycie rąk, dezynfekcję, zachowanie dystansu, zasłanianie twarzy i nosa oraz wietrzenie pomieszczeń. Obywatele Ukrainy mogą też się szczepić przeciwko COVID-19. Stosowne komunikaty w języku ukraińskim są na stronach gov.koronawirus.pl.